Witam serdecznie. Dzisiaj tym odcinkiem rozpoczynamy długą i liczę, że fascynującą serię filmów dotyczących związku zdrowia psychicznego z dietą, jak również możliwości zapobiegania i korygowania dietą oraz suplementami diety niepożądanych kondycji psychicznych, począwszy od wahań nastroju i lekkich stanów depresyjnych czy lękowych, a kończywszy na poważnych zaburzeniach takich jak schizofrenia, nerwice, ADHD, autyzm i inne. Pamiętaj jednak, że to, czy i na ile dieta jest w stanie pomóc w przypadku poważnej choroby, to jedno. Druga jednak sprawa to fakt, że niewłaściwa, niedoborowa lub nadmiarowa dla pewnych składników dieta sama w sobie jest w stanie doprowadzić do zaburzeń psychicznych. Już same niedobory pewnych składników objawiają się w sposób analogiczny do typowych objawów chorób psychicznych. A już na pewno źle przemyślaną dietą z łatwością doprowadzimy do pogorszenia nastroju, funkcji kognitywnych, poziomu energii oraz motywacji do działania. Dlatego moim zdaniem osoby o delikatnej konstrukcji psychicznej, podatne na zmiany nastroju, a już tym bardziej te ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym, powinny z dużą starannością podchodzić do kwestii żywienia, interesować się tematem i ja w tej serii zamierzam w tym pomóc. Jeżeli kiedykolwiek zgłosiłaś się do psychiatry z obniżonym nastrojem, stanami lękowymi, o ile lekarz uznał Twój stan za wystarczająco poważny, najprawdopodobniej zostały Tobie przepisane inhibitory MAO, leki oddziałujące na enzymy odpowiedzialne za rozkładanie neurotransmiterów. Dzięki inhibitorom MAO enzymy te przestają być aktywne, a w efekcie dochodzi do zwiększenia stężenia m.in. serotoniny i dopaminy. Czy wiesz, że inhibitory MAO w sposób naturalny obficie występują w żywności? Wystarczy wiedzieć, co jeść, bo niestety współczesna wyjałowiona z wartości odżywczych, bazująca na produktach odzwierzęcych, wysoko przetworzona dieta bardzo silnie nas okrada ze zbawiennego wpływu tychże składników. W zeszłym roku naukowcy zbadali aż 162 naturalnie występujące substancje będące inhibitorami MAO. Są to najczęściej składniki normalnej żywności, jaką powinniśmy spożywać. Między innymi barwniki warzyw i owoców, składniki ziół, przypraw. Tylko nieliczne z nich są pochodzenia zwierzęcego. Między innymi takie substancje znajdziemy w propolisie, jeżeli chodzi o składniki odzwierzęce. Czyli na pewno nie mówimy o jakże popularnym mięsie czy nabiale. Warto także zaznaczyć, że bardzo często dany składnik, jeżeli przykładowo jest to barwnik, bo faktycznie wiele barwników roślin wykazuje działanie nie tylko przeciwdepresyjne, ale także neuroprotekcyjne, to nie występuje ten składnik tylko w jednym warzywie czy owocu, lecz w różnych stężeniach znajdziemy go na ogół w wielu roślinach, a czasem także ten sam składnik znajdziemy w produktach odzwierzęcych. Przykładem może być luteina, którą odnajdziemy w wielu roślinach, ale także w żółtku jaja. Czy astaksantyna, bardzo silny przeciwutleniacz, której czerwony kolor widzimy na skorupach krewetek i innych skorupiaków, jednak najbogatszym jej źródłem jest jedna z odmian chlorelli i ta alga jest brana pod uwagę, jeżeli chodzi o komercyjne pozyskiwanie tego silnego antyoksydanta. Przeczytajmy teraz krótki wstęp do tego artykułu, bo oczywiście nie będziemy dzisiaj omawiać wszystkich 162 omawianych tutaj substancji. Tytuł artykułu brzmi: naturalne inhibitory MAO jako potencjalne nowe leki na neuroprotekcję, zaburzenia neurologiczne oraz neuroblastomę, inaczej nerwiak niedojrzały. Jest to nowotwór występujący głównie u niemowląt i małych dzieci. Tutaj widzimy silny akcent na neuroprotekcję, ale jak najbardziej tym właśnie działaniem także powinny być zainteresowane osoby m.in. z depresją. Gdyż osłabienie funkcji poznawczych to nie tylko cecha choroby Alzheimera, ale także jeden z objawów depresji czy schizofrenii. A barwniki i inne flawonoidy z roślin chronią nas przed degradacją neuronów, wspierają powstawanie nowych komórek nerwowych, więc jak najbardziej warto się tym zainteresować. Inhibitory MAO stanowią ważną klasę leków przepisywanych w leczeniu depresji i innych zaburzeń neurologicznych.
Dowody sugerują, że pacjenci z atypową depresją preferencyjnie reagują na inhibitory MAO pochodzące z produktów naturalnych. Zobaczcie, i to jest kluczowe zdanie. Wiemy, że syntetyczne leki przeciwdepresyjne powodują nie tylko silne skutki uboczne, ale tak naprawdę również rzadko są skuteczne. Nie wiem, czy znasz jakieś osoby, które już próbowały leczyć depresję czy stany lękowe? Czy wiesz, z jakim skutkiem? Czy wiesz, jak często te leki, tym bardziej wręcz, depresję pogłębiają? Oczywiście są przypadki, w których pomagają wręcz w sposób spektakularny. Sama znam takie sytuacje. Ale znamy też sytuacje odwrotne, gdzie tylko powodowały otępienie, znieczulice, wyjałowienie z jakichkolwiek uczuć, zanik kontaktu z otoczeniem, zanik pożądania, spadek motywacji. I co najgorsze, i to się zdarzyło akurat w przypadku mojego syna, który od dziecka jest leczony w związku z autyzmem, w jego przypadku leki przeciwdepresyjne, które wstępnie, na początku terapii dawały naprawdę rewelacyjne rezultaty, z czasem zaczęły wywoływać w nim bardzo silne objawy podobne do schizofrenii paranoidalnej. Wręcz już chciano go zdiagnozować w taki sposób, ale co się okazało? Wystarczyło odstawić leki przeciwdepresyjne, aby te objawy, te dziwaczne zachowania ustąpiły jak ręką odjął. Naturalne substancje nie dają tak silnych skutków ubocznych. Jak widzimy, nawet badania to potwierdzają, że wiele pacjentów lepiej reaguje na naturalne inhibitory MAO niż syntetyczne leki. Ten przegląd przedstawia kompleksowe badania produktów naturalnych, głównie ze źródeł roślinnych, jako potencjalnie nowych leków przeciwdepresyjnych. Właściwości psychoaktywne kilku tradycyjnie stosowanych roślin i preparatów ziołowych przypisywano właśnie inhibitorom MAO. Składniki hamujące MAO mogą być również odpowiedzialne za neuroprotekcyjne działanie produktów naturalnych. Dalej czytamy, selektywne odwracalne inhibitory MAO będące produktami naturalnymi mogą być bezpieczniejszą alternatywą dla konwencjonalnych leków z grupy inhibitorów MAO. W tej serii nie będziemy polować na pojedyncze składniki mające takie działanie, ponieważ jest to niepraktyczne. Raczej skupimy się na poszukiwaniu optymalnej żywności, bogatej w cenne składniki chroniące nasz układ nerwowy, zawierające m.in. inhibitory MAO, jak również całą gamę innych składników neuroprotekcyjnych, ponieważ ochrona naszych komórek nerwowych, naszego mózgu i jego funkcji nie ogranicza się tylko i wyłącznie do opisywanego tutaj zwiększania stężenia dopaminy czy serotoniny. Po pierwsze, musimy mieć substraty do produkcji tych neuroprzekaźników i one także muszą się znaleźć w naszej żywności. To także ważny temat. Ważne jest także skuteczne pozbywanie się neurotoksyn, unikanie składników wyraźnie szkodliwych dla naszego układu nerwowego i wiele, wiele jeszcze innych aspektów istotnych jest dla naszego optymalnego zdrowia psychicznego. Żeby nie zakończyć dzisiejszego odcinka bez żadnej konkretnej wskazówki, już dziś jesteśmy w stanie wyciągnąć wniosek, że kolorowy talerz to jak najbardziej mądre, wręcz arcymądre podejście do żywienia. I chcę to podkreślić, ponieważ idea ta bywa wykpiwana przez popularnych youtuberów promujących dietę pozbawioną warzyw, pozbawioną roślin, bazujących na składnikach odzwierzęcych. Wręcz powiem wprost, że jeden z popularnych youtuberów, a jest nim Keto Kocur, naśmiewał się z idei kolorowego talerza, porównując go do tematów tęczowych, robiąc przedziwne aluzje i śmiejąc się, że być może kolorowy talerz jest odpowiedni dla społeczności tęczowej. Więc jeżeli spotykasz się z tego typu sugestiami, albo słuchasz youtuberów, którzy mówią ci, że rośliny są zbędne w żywieniu, to wiedz, że jest to bardzo niemądre
i bardzo sprzeczne z nauką podejście. I zwłaszcza osoby o delikatnej konstrukcji psychicznej ze skłonnością do depresji lub stwierdzoną chorobą psychiczną powinny walczyć o to, aby ich talerz był pełen warzyw, owoców i innych roślin o niekoniecznie widocznych kolorach, ponieważ też nie wszystkie flawonoidy, nie wszystkie nutriskładniki mają wyrazisty kolor, ale jednak dieta takich osób powinna bazować na roślinach i to jak najbardziej różnorodnych. W kolejnych odcinkach omówię zarówno rośliny, które jak najbardziej warto zaprosić do swojej kuchni, jak i konkretne substancje, które są absolutnie niezbędne dla naszego funkcjonowania, dla funkcjonowania naszego mózgu i naszego zdrowia psychicznego. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.